Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się w czytelni bibliotecznej Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Jak widzicie Państwo, nasza czytelnia i w ogóle biblioteka posiada bardzo bogaty księgozbiór, jeśli chodzi o komentarze biblijne. Są to komentarze zarówno w języku polskim, jak i szczególnie angielskim. Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o dwóch ciekawych komentarzach do Księgi Koheleta. Pierwszy komentarz z serii Anchor Bible autorstwa Chunlong Soa, myślę, że tak to się wymawia. To jest autor, komentator pochodzenia koreańskiego oraz komentarz do tej samej księgi Koheleta autorstwa Thomasa Krugera, seria Hermeneia, też bardzo dobra i znana. Dlaczego chcę się odnieść do tych dwóch komentarzy? Z tego powodu, że księga Koheleta często była odczytywana w negatywny sposób. Koheleta uważano za pesymistę, za sceptyka. Z tego powodu, gdyż tłumaczono hebrajskie słowo hevel, ten główny refren księgi, jako marność za świętym Hieronimem. Natomiast jeden i drugi autor pokazuje pozytywne strony tej księgi. Autor komentarza z serii Anchor Bible twierdzi, że w tym głównym przesłaniu księgi chodzi o to, że całość, czyli życie człowieka, jest niemożliwe do uchwycenia. Tak jak nie możemy uchwycić pary wydobywającej się z naszych ust w mroźny zimowy dzień, tak samo całość naszego życia jest nieuchwytna. Ludzie natomiast muszą nauczyć się działać, żyć w obliczu niepewności, w obliczu tego, że przyszłość jest niekontrolowalna. Natomiast znowu mogą się zdać co do przyszłości na perspektywę Bożą. To, co mnie urzekło w komentarzu Thomasa Krugera z serii Hermeneia, to jego podejście do ostatniego poematu księgi, który rozpoczyna się w rozdziale 11, wersecie 7 i trwa aż po połowę 12 rozdziału, czyli ostatniego rozdziału tej księgi. Ciekawe jest to, że ostatni rozdział księgi mówi o rzeczywistości starości, o różnych ułomnościach związanych z wiekiem senioralnym, o słabnącej sile, słabnących zmysłach ludzkich, pewnej nawet niedołężności. I niektórzy przez to skonkludowali, że cały ten ostatni poemat należy czytać jako kontrastujący młodość, o której mowa w rozdziale 11. To tamten poemat mówi o tym, że człowiek wtedy ma jeszcze siłę w swojej młodości, jest zdolny osiągać różne rzeczy. I rozdział 12, który właśnie mówi o słabościach ludzkich. Natomiast to, co mnie urzekło osobiście w komentarzu Thomasa Krugera, to jest to, że on pokazuje, że ten poemat należy odczytywać jakby w całości. Jedno z drugim jest połączone i tak naprawdę nie można tutaj przeakcentowywać tego kontrastu między młodością i starością. Człowiek młody też może, według Koheleta, doświadczać dni złe, dni słabości, dni, których może nie chciałby doświadczać. Natomiast wydźwięk całego poematu jest taki, że w kontekście tych różnych przykrych doświadczeń życiowych sztuką jest nauczyć się przeżywać z radością te wszystkie dobre dni. Bez względu na wiek, czy jest się młodym, czy jest się starym, każdy dobry dzień, który przeżywamy pod słońcem, każdy dobry dzień, który można powiedzieć z perspektywy epilogu tej księgi, pochodzi od Boga. To jest właśnie to wezwanie tej księgi, ten cel życia człowieka.
umieć się radować po skończonej pracy, umieć się radować w otoczeniu rodziny, bliskich, przyjaciół, umieć się radować w każdy dobry moment i dobry dzień, który Bóg daje nam pod słońcem. Dlatego też zachęciłbym Państwa do zapoznania się z tymi innymi lekturami. Jak widzicie Państwo, komentarzy biblijnych jest u nas sporo. Warto przyjść. Wierzę też, że coraz więcej naszych rodaków zna język angielski. Wiele z tych komentarzy jest oczywiście w języku angielskim. Natomiast znajdzie się tutaj Państwo także opracowania w języku polskim i warto się zapoznać z biblioteką Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Serdecznie Państwa zapraszam.